Dobra. Cześć, siema mordy, z tej strony Bartulej, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na tym kanale. Pamiętajcie, aby oglądać odcinek do końca, zostawić lajka, suba, komentarz o treści, hashtag bo. I lecimy z tym odcinkiem. Gramy sobie oczywiście dzisiaj luźne tryby, koszykówkę o. I odbieramy tutaj, co my tu odbieramy? Fajne rzeczy odbieramy. Jutro odbieramy sobie Edgara, oczywiście, żeby zdominować każdego rywala. Tak jak ta postać ma to w zwyczaju. Zobaczmy, co tutaj mamy. Oferta 90 gemów za 6 zł. Ej, to brzmi bardzo kusząco. Nie kuście mnie, nie kuście. Chociaż może... Nie. Jednak nie. Co mamy za skinki? No, nawet nie fajne skinki. A ile normalnie by kosztowało 90 gemów? Kurczę, ponad 3 dyszki. Dobra, nieważne. Mamy tutaj... Nic. W zasadzie to nic. Nie grałem na tym koncie oczywiście, bo jak zawsze zapominam, żeby na nim grać. Skupiam się na innych kontach. A mamy tutaj postaci już 11, w tym dwie na zerowych pucharkach. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Ale weźmiemy sobie dzisiaj do odcinka Jessie. Bo Jessie jest super postacią, jakbyście nie wiedzieli. Chociaż nie wiem, czy będzie idealną na kosze. Nie grałem w koszykówkę nigdy Brawl Stars. To jest chore. Ale dzisiaj zmienimy to i zagramy i już widzę, jak to wygląda i widzę naszych rywali. Liczę, że trafimy same trójeczki, o ile one tutaj istnieją. I zobaczmy, na czym to polega. I ja już ginę, nie? Ja już jestem geniuszem po prostu w tą grę. Wow! Trafiamy za 3 punkciki, proszę Państwa, cóż za dominacja. Michael Jordan w swojej osobie. Znowu, patrzcie to, easy, 2 punkciki, koniec meczu. Najwidoczniej gramy tu aż do 5 punktów. A, dalej nie mogę play again. Ktoś mi wytłumaczy, czemu ja nie mogę play again. Jakie to jest męczące, ile ja czasu tracę. Mamy już 426 pucharków, mamy 30, nie mamy. A, już się pośpieszyłem, już chciałem, nie? Dobra, 6 na 6 graczy, możemy grać kolejny meczyk. Playoffy NBA oczywiście, nie? Proszę Państwa, takie tutaj mamy super meczyki w koszykówkę oczywiście, nie? O, zabiłem ko... Nie muszę skinę. Nie. Nie auto, atakuj. Dobra, trafi. Oczywiście! A jakby się dało tu sady robić. O, człowieniu. Sadziki by tu wchodziły, jak nie wiem, nie? Zabijesz go, on ma 12 HP, dobrze. I trafiamy, El Primo robi zjazd pod kosz i piłka nie trafia. Każdemu się zdarzy. Cyk, moja piłeczka. Proszę Państwa, ale tutaj mijamy rywali, których nie ma. Wjazd pod kosz i proszę Państwa, i trafiamy. No cóż za piękna akcja. No. I teraz tutaj nasz przeciwnik próbuje. I proszę Państwa, to będzie wjazd o zwycięstwo w meczu. Easy. Ja wygrałem meczek nam oczywiście. MVP proszę mi dawać. Miliony dolarów, kontrakty, wszystko. Najlepszy koszykarz. Ale mam dobry humor dzisiaj do nagrywania takich odcinków. Teraz mamy 30 poziom. 30 poziom level? Nie wiem, jak to się mówi. Czy Jessie jest tu dobrą postacią? Jest dobrą chyba postacią. A wziąłem ją raczej po to, żeby mieć misji dużo. Lecimy z kolejnym meczykiem. Mamy tu Pumpkę, Nitę, Colta. My mamy dwóch Brocków. O proszę. Ciekawy teamek. Lecimy po piłeczkę. O nie, oni poszli dołem, a ja górą. Cóż za... Przykra sytuacja, że ja mam piłkę nagle. I trafiam. Nie. No co ty mówisz? Ale dobija nasi mamy. No nie! No co ty gadasz, człowieku? No nie! Czyli umiejętności z życia przeniesione do gry. Też nie trafią spod kosza najczęściej. No co ty mówisz? No jest! Dobrze! Dobrze! Piłka zatańczyła na poręczy. Ale no cóż, trafiamy. My zdobywamy te punkciki. Dobrze, nasz zawodnik ma tutaj piłkę. Biegniemy wprost pod kosz i proszę Państwa, nie trafiamy. Bo jakby inaczej. I zostawię im ulta pod bramką. Pod bramką oczywiście. To jest bramka, widzowie. Uczę i bawię. Nie trafia.
Ale nasz zawodnik ma piłkę. Nie trafia. Zostawię im tu ulta, tak. Ulta im tu zostawię. O, dziękuję za to szanowne podanie. Szanowne podanie? Co ja gadam, człowieku? Co ty plecisz za głupoty? Również dziękuję za to piękne podanie. Zastanawiam się, czy je wykorzystam. Nie wykorzystam. No nie, nie mówcie, że nam trafi do kosza. Nie. Tracimy punkty. Proszę państwa, mamy remis. Cóż tu się wydarzy? Kto rzuci pierwszy trójkę i kto pierwszy zginie? Oczywiście ja. Mogliby dawać pucharki za każde zginięcie w meczu, nie? Ja bym miał już chyba ze 100 koła, co najmniej. Traf, traf, no nie. Chłop się teraz będzie tam męczył pod tym koszem. A ja tutaj głupio autoatakuję jak zawsze, nie? Jakby nie wiem, czy istnieje mądry autoatak. Biorę piłkę, no nie. Chłop mi zabrał piłkę, ale trafia idealnie. I jeszcze jeden punkcik i skończymy meczek. Albo 24 sekundy przetrwamy. No, wybieramy opcję jeden punkcik. I cyk, proszę państwa, koniec wybitnego, jakże wspaniałego, emocjonującego meczu NBA Brawl Stars. Mamy tam ileś misji zrobionych, mamy 450 pucharków. O, ładna jest teraz animacja. Sprayek zbieramy, lecimy po 500, ej. Jak ja wbiję... Dobra, nieważne, nie teraz. Jak ja wbiję tych pucharków 500, to stanę 430. To mi pozwoli zrobić tak. Colta. No i prawie 8-bitowca, albo Dynamite'a chyba. Bo Dynamite to jest kocur, nie? Legendy dopiero... Ulala. Długo poczekamy na swoją legendę, jeśli Stardropy nie będą dla nas łaskawe. Ale no zobaczymy, lecimy proszę państwa do finałów NBA. NBA, proszę państwa, drużyna niebieskie kontra drużyna czerwonych. Któż trafi tu emocjonujący punkt, co? Co ja gadam już? Dobra, piłka po naszej stronie, wjazd pod kosz. Wjazd pod kosz i proszę państwa, mamy dwa punkciki. Jeszcze trzy i wychodzimy z pierścieniem. Oj, tutaj mam bardzo mało HP i czy uwaga, czy nasz kolega trafi, nie trafia. No niestety, proszę państwa. Ale tutaj znowu rzut i nietrafiony. Cóż za emocjonujący mecz. Kibice nie dowierzają, co się tu wydarzyło, jak on tego nie trafił. Piłkę teraz przyjmuje najlepszy gracz tej drużyny. Rzuca i nie trafia. Tak, dokładnie. Ale jest znowu rzut i mamy dwa punkciki, proszę państwa, cóż to się dzieje. I teraz niszczymy rywali. Cyk, rzut, bezsensowny rzut totalny, to chyba z ulta trzeba rzucać za trzy, z daleka. Bo nie widzę innego rozwiązania. Colt próbuje tu przejść. Oj, bierz piłeczkę. Wjazd pod kosz i kończymy to. Aż mi głos... O, trafiłem. Aż głos tracę. Takie emocjonujące tutaj mecze są. 8 plus 5 to jest 13. Ale by była głupota, jakby się teraz pomylił na wizji. Otwieramy Stardropa, z którego nic nie ma, bo Supercell mnie nienawidzi. I daje mi bezsensowne... Znaczy, nie daje mi legendarnych, o. Ale mamy drugiego Stardropa i w nim też rzadki. No. Creme de la creme. Proszę państwa, Chicago Bulls 98. Michael Jordan. Nie no, dobra. Wygrywamy ten mecz. Ja już tracę głos, więc trzeba kończyć ten odcinek. Co my tutaj robimy? No wchodzimy pod kosz oczywiście i trafiamy łatwiutkie punkty spod kosza. No proszę państwa. On ma takie umiejętności, że go się nie da zatrzymać. No, dobra. I bierzemy piłeczkę. Rzut za trzy i nie trafią. To może jednak nie trzy. Nie wiem, jak się trafia za trzy. Czemu ja trafiłem? Dobra, nieważne. Autoatakiem na...
Zmarnowałem dwa ulty, nie? Dobrze, że mu się samemu ładuje, ale długo. Ponownie wchodzimy z ultem, ale tym razem trafiamy czyściutko od tablicy. To są umiejętności. Najwyższa klasa. O, zniszczyliśmy tę ściankę. A tu jest, dobra. No, oczywiście nie trafiłem nawet. Przejmujemy piłkę. Rzut. No trochę z daleka był rzut. Ale znowu przejmujemy piłkę, rzut. O Jezu, ale bezsensowny rzut. Rzucam. Oj. No tak, faktycznie za blisko, bo. Ale nasz kolega może to dobije. Jakoś ładnie. Nie? No. Ale uwaga, biorę piłkę, mijam niedźwiedzia. I trafiam, wygrywamy meczyk. Proszę Państwa, 6-0. Dominacja tutaj na najwyższym poziomie. Już 17 zwycięstw pod rząd. Co tu się dzieje? Więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subujcie. Jeśli chcecie oglądać więcej emocjonujących komentarzy na spotkaniach NBA w Brawl Stars, no to pamiętajcie, 20 łapek w górę. Do następnego. Na razie.